Cześć wszystkim, znowu PON7, przeciąg Baldur's Gate 3. Zwiedzamy dzisiaj tą część krain, tych cieniem. Chciałem tutaj złupić coś, co tutaj mamy, ale zawaliliśmy 4 rzuty na percepcję, co oznacza, że za chwilę coś na nas naskoczy. Oznacza, że Will rzuć na siebie zbroję i idź przodem. Dokładnie. To 19 KP dobrze działa. Dobra. Czy możemy spowodować... Dobra, kto się rusza? Te dwa się ruszają w następnej kolejności. Je chcemy szybko zdetonować. Spróbujmy, czy to się nam uda... ziemskim uderzeniem. Dobra, brakuje 6 punktów życia. Czy możesz zrobić ty płomień i go dobić? Cholera. Chciałem to zlikwidować. Dobra. Poświęcisz się. Zaatakuj tym. Dobra. To ich zdjęło z kolejki. Teraz te dwa zostały. Dobra, tak. Użyj magicznego pocisku na pierwszym poziomie. Jeden tutaj sprzedaj. A resztę poślij w tego. Mam nadzieję, że zginie gość. Nie zginął. Dobra. Odejdź tak daleko jak możesz. I zobaczymy. Możemy zrobić mu reprymendę. Pewnie i tak będziemy musieli odpocząć po tej walce. Dobra. Teraz ta dwójka będzie się ruszać. Teraz przydałby się zamęt, który skasowałem sobie. Co ty przemieszczające się chwastek mają szybkość ruchu zmniejszoną o 3/4. I tak będą w stanie zaatakować serduszko. Co to nam dużo nie da. Możemy spróbować je odrzucić. Albo możemy spróbować je uśpić. Na trzecim poziomie mamy 40 punktów zdrowia, więc moglibyśmy uśpić ciebie i ciebie. Dobra. Dajmy sobie również odczonko może, chociaż nie. Będziemy mieli odpoczynek po tej walce. Dobra. Ty jeszcze pośpisz sobie jedną turę. Dobra, momencik. Włączymy odrzucanie. To ciekawe, czy to odrzuci przed, czy po śmierci? Po śmierci. Dobrze, o to nam chodziło. Teraz Gale. Za ciemno, ale trudno. Mhm.
striking distance. My faith will protect me. Też mu przywal. Dobra, ustaw się tutaj. Ja ustawię się. Okej. Tutaj. I teraz swobodnie go skasujemy w tej górze. Chociaż możemy go spróbować odrzucić jeszcze kawałek. Chociaż może to nam utrudnić czarowanie. Przeżyliśmy. Dobra. Gdzie to był nasz śpiew przywracający? Ciągle się gubię. Dobra, zrobię to za chwilę. Przy okazji spójrzmy jeszcze do tej skrzyni. Niedługo, niedługo. Dobra. Co my tu mamy? Nic ciekawego. Dobra, to eksplorujemy dalej. Co my tu mamy? No cześć. Co tu się dzieje? You walk in the darkness unafraid. How curious. A fair point. Perhaps this one could assist us. Hmm. The murdered lie silent. The raven asks, will you be their voice? Dlaczego Kruk chce to wiedzieć? He thinks you strong enough for the task at hand. This woman tended a bar where she took her patrons, her friends, into her confidence. Promised their secrets were safe with her. Yet she turned their words into knives and stabbed them in the back. They died because of her. And to this day, her victims lie unavenged. Wydaje mi się, że ktoś się jednak zemści na niej. Nie żyje. Ile jeszcze może zapłacić? Death is not the end. Merely another beginning. I seek a record of this one's crimes. Written in her own hand. Through it, I can summon her spirit. And force her to face trial for her crimes. Dlaczego miałbyś to robić? My reasons are of no consequence. Your soul sparks with justice, with fortitude. This is your chance to bring a murderer to justice, to avenge her victims. Will you take it? W sumie nie pamiętam, który Bóg odpowiadał za sprawiedliwość. Może Torm? Czy coś takiego? Może jest jakimś kapłanem, czy coś? W sumie czemu nie? Owszem, co muszę zrobić? I thank you. As to those who died by her words. Go to the distillery. The one she calls the Waning Moon. Find the ledger and bring it to me. Koniec. Miał dosyć zajedliwy ton głosu. Dobra, gdzie jest ta? Mówisz tutaj? Ta. Kolejna miejscówka do obszukania w mieście. No dobra. Jak już skończymy eksplorację, to tam zajdziemy. O, to na razie.
Dobrze, nie natrafiłem na nic szczególnie ciekawego, ale myślę, że sama miejscówka jest godna uwagi. Było kilka rzeczy, które tutaj znaleźliśmy. Jak widzicie, jest tutaj dużo maszyn oblężniczych, które serduszko wyceniła, że mają około ponad 100 lat i że należą bardziej do muzeum. Ponadto narrator ma jeszcze ciekawą uwagę. They died trying to stop Catherick Thorne long ago. Znaleźliśmy też przy jednym ze szkieletów przemowę Catherica Thorma. To była przemowa po zwycięskiej bitwie z druidami szmaragdowej, jak tam, kniei, i harfiarzami. Więc wygląda na to, że była taka bitwa kiedyś i że Thorm ją wygrał, Catherick Thorne. No cóż, trochę historii, która może się przydać w przyszłości. Zwiedzam dalej. Generale Thornie, z ciężkim sercem oznajmiał, że zgodnie z decyzją harfiarzy i naszych sojuszników składamy kapitulację wobec waszej armii i mrocznych sędziów. Harfiarze walczą z występkiem i okrucieństwem wszędzie, gdzie je napotykają. Tak stanowi nasz kodeks i tak postąpiliśmy w tym wypadku. Niemniej istotna jest jednakże dalsza część naszego credo. Zawsze mają względzie i konsekwencje swojego postępowania. Nie możemy dłużej przyczyniać się do cierpienia mieszkańców Redwayne i spustoszenia, jakie ta wojna przynosi Wybrzeżu Mieczy, a może i reszcie świata. Jak napisano, tak niech zostanie. Caleb Arnsum w imieniu Wysokiej Rady Harfiarzy i Sojuszników. Na dole znajduje się mijające dwa słowa skreślone gniewną ręką. Kapitulacja odrzucona. No cóż... A to jest jeszcze jakaś martwa Gitianki. Na tym misternym dysku wytrawiono kontury mapy. Przedstawiono na wysoki trakt wijący się przez górską przełęcz. Wśród szczytów ukryta jest spora rozmiarów świątynia, w której Gitianki urządzili sobie fortecę. Piktogramy ujawniają ich misję: odzyskanie wielościanu w imieniu królowej Gitianki. Okej, okay. Już z grubsza wiemy. Dobra. Myślę, że możemy wrócić do standardowego trybu gry. Wkraczamy z powrotem do Redwayne. Hauliers and merchants wanted. Sail the silvery seas, gaze upon the gate. No experience required. Na rogatce jeszcze nie byliśmy. Ale miejmy oczy szeroko otwarte, co tutaj możemy znaleźć. Na pewno tak, okolica nie wygląda ciekawie. Ktoś na górze chodzi. Oblicze żalu. You should leave now. I should have left when I still could. Przeklęta. Nie dostrzegłem dokładnie, ale coś na pewno silnego. Chodźmy się przywitajmy. Przeklęta strażniczka monet. Za rękawie monet, hełm monet, kirys monet. Wokół głowy poborczyni gromadzą się przeklęte monety, zwiększając jej poziom zdrowia. Okej. Okay. To oznacza, że można spróbować ją okraść? Ballady, sonety, przyśpiewki. Ta lista naprawdę nie ma końca. Jeżeli dam ci złoto, co otrzymam w zamian? You can pass, but first you must pay.
Rzuć stworzeniu sztukę złota. Ile konkretnie chcesz? Nie rozdaję tyle złota, nie otrzymując wiele w zamian. Dlaczego siedzisz w tej przeklętej ruderze? Zabierz swoje złoto i bądź wolna. Cyk, cyk. Stopień trudności 18, o ile... Nie wyrzucimy czegoś tragicznego. Powinno być ok. Ok. The gold is not for me. The gold is for the toll. I collect the toll. I collect the gold. Możemy ją oszukać. Kto tak twierdzi? Zdaje się, że nie masz nad sobą nikogo. Dostałem za to achievement. Pokonaj poborczynię, nie pozwalając jej użyć złota przeciwko tobie. Niech żyje zrównoważony budżet. Okej. <Okay. śmiech> Z jakiegoś powodu staliśmy całą masę punktów doświadczenia zajął. Dobra, poczekaj mi jeszcze, aż serduszka awansuje, wtedy się zajmiemy awansem. Złoto, klucz do gabinetu komendanta rogatki. Nieodpisana wizyta. Nie. Niedopisana wiza kupiecka. Niedopisane pismo wygląda na nieukończony falsyfikat. Ktokolwiek jest w porządku, planował zorganizować w rogatce nielegalny handel. Okej. Okay. Odmiana losu. Morgenstern. Gdy wyrzucisz wynik 2 lub niższy na kości obrażeń tej broni, przerzuć go i użyj drugiego wyniku. Zaklęta broń plus 1, niestępliwość. Kiedy twój atak kończy się chybieniem, dodajesz 1 obrażeń obuchowych. Takie se. Złoto. Nie pogardzę. Rozumiem, że tu jest gabinet, do którego drzwi mieli. Klucz znaleźliśmy. Bruchniałe deski podłogowe. Okej, możecie po nich nie chodzić. Żelazne tarcze żelaznego pnącza. Żelazne pnącze. Gdy postać uzbrojona w tarczę otrzyma broń wzmocnioną w szeligach i zostanie trafiona atakiem wręcz, napastnik otrzymuje jeden obrażeń kłutych, cokolwiek to oznacza. Strój kultysty. Okej, okay, może komuś dam to. Przy okazji pobawiłem się ostatnio trochę z strojami, które mamy. Bo te, które mieliśmy wcześniej, nie do końca mi się podobały. Nie wiem, ocenicie sami. Will zdaje mi się, że dużo lepiej wygląda w takiej koszuli niż w tym podrapianym, co miał. A ten strój kultysty? Momencik. Też całkiem nieźle wygląda.
Dałem taką koszulkę serduszkowi, ale to wygląda trochę za bardzo podobna do tej, co ma Gale. To może dajmy jej to. Może być. Dobra. Looking ahead. Coś więcej? Moving ahead. Spróchniałe deski podłogowe. Zajrzymy może, może coś tam jest. Nie, szkoła marza, niepotrzebne nam. Rejestr rogatki. Oficjalny rejestr kupców i towarów przejeżdżających przez Red Queen'a, także pobranego myta, ułożony chronologicznie. Każdy wpis sporządzono z precyzyjnym pismem. Na każdej stronie widnieje wioskowa pieczęć z inicjałami GT. W dalszej części rejestru liczba zapisanych kupców i kwoty pobranego myta dramatycznie maleją. Dobra. Czy możemy zrobić coś z tymi spróchniałymi deskami? Ale wiecie co? Może chodźmy tutaj. These lands may not be. No matter. She wishes for Kethric Thorn to be punished. Her darkness was a blessing offered before he betrayed her. She can redirect her powers elsewhere once he is cast down. O, mamy jakąś opcję. Generalnie przez przypadek na nią kliknąłem, ale skoro już coś mamy, to pogadajmy. Pamiętasz, jak mówiłaś, że nocne orchidee są to twoje ulubione kwiaty? Tak się składa, że mam tu jedną z nich. Oh, Hells. You didn't pick that by hand, did you? They're deadly poisonous. Joking! They're safe. And beautiful. Thank you. Ah, ale z ciebie kawalar serduszka. To tylko zwykły podarunek. Niczego nie obiecuję w zamian. Well, perhaps I can come up with something later. All the same. Okej. Kwiat najczarniejszej nocy. Podaruj posępną nocną orchideę. Jej ulubiony kwiat w głębi duszy zawsze była romantyczką. Decydowanie. Dobra. Jeszcze tutaj wszyscy. Nie widać nic na dole, to może nie skaczmy tak po prostu. All's well that ends. Well, not as bad as it could have. Co tu jeszcze mamy? Wish I had a bag of holding. Nic ciekawego. Breathe deep and move. Więcej złota. Wygląda na to, że ta pani gdziekolwiek chodziła, to złoto ze sobą rozrzucała. Oczywiście nie możemy zostawić, żeby tutaj leżało i się marnowało. Safe. To potrzebowalibyśmy na siłę rzucić. Czy mogę to anulować? W sumie, czemu by nie? Jedna sztuka, nie, 514 sztuk złota, okej. Okay. Trochę mnie to przeciąży, bo złoto w tej grze waży. To waży całkiem sporo. Zwłaszcza jak się go ma dużo. Rzeczy będę musiał odłożyć do... Seized inventory. Well, we're not getting in this way. Tja... Wnętrza przeklęte cieniem. Topór dwuręczny, jakieś zwoje. Średnia wytrzymałość, tak, raczej tędy nie wyjdziemy.
Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Musimy zapalić trochę światła. Open up. Luksusowa skrzynia. Swój wypędzenia. Tymczasowo wypędź cel do innej sfery egzystencji. Okej. Dobra. Serduszko, może ty teraz to otworzysz. Let's move. That might be worth a look. Przeczytaj. Jeśli znajdziesz safe, jestem w środku. Musiałem się w nim ukryć przed cieniami. Nie ma tu złota, więc nie musisz mnie zabijać. Gertrun przyniosła wszystko do swoich osobistych kufrów, a poza tym i tak nie mam broni. Wypuść mnie, kiedy cienie znikną, a ja znajdę sposób, żeby się odwdzięczyć. Mam ze sobą tylko 3 świece, więc się pośpiesz. Poniżej wielkimi literami zapisano kombinację otwierającą zamek sejfu. The heavy door grinds open. The combination worked. No okej, okay, oczywiście. Notatka musiała być dawno temu zapisana. Poza zasięgiem. Podejdź. Poza zasięgiem. Okej, okay, dobra. Nic wielkiego się i tak nie dowiemy. Poza zasięgiem, poza zasięgiem. Podejdź. Okej. Okay. Coś tutaj mamy? Skrzynia podróżna. Coś, co nie jest zepsute. Dwójne dębowe drzwi. Luksusowa skrzynia. Rękawice mocy maga bitewnego. Moc maga bitewnego. Gdy te z ataku bronią powoduje stan, postać nosząca te rękawice zyskuje magiczną błyskotliwość. Okej. Okay. Gale. Czy przydałoby ci się to? Nie, ty masz... Rękawice, które zawsze dają ci plus jeden do ataku, więc nie potrzebujesz tego. Dobra. Chyba wszystko na rogatce. Oczywiście jeszcze kilka sztuk złota możemy pozbierać. Na to, że wszystkie te oblicza chyba zginęły wraz ze strażniczką. Chyba, że gdybyśmy z nią walczyli, to by one się na nas rzuciły. Forget it. It's blocked from behind. Okej. Dobra. Już wiem, po co była ta dziura. Pójdźmy jeszcze raz na górę. Dobra. Drużyno, na wszelki wypadek, gdybym miał nie wrócić, zostańcie na górę, że... Okej. Okay. Zdaje się, że to zniszczyliśmy już raz. Dlaczego to? Ścieżka zablokowana. Yeah.
Gro, ewidentnie tutaj powinno być przejście. Tak lepiej. Nie wiem, czy będę w stanie to odblokować, ale zawsze możemy się teleportować, więc nie ma problemu. Wyglądają podejrzanie. Ale najwidoczniej nie ma z nimi problemu. Czy to jeszcze mamy? Chyba nie. Okej, ciekawe, że nie dali nam żadnej ścieżki wyjścia. To jest takie miejsce, w którym można by użyć liny, gdyby to miałoby sens. Możemy coś takiego zrobić? Nie, lina nie ma użycia. Okej. Dobra, reportujmy się z powrotem. I... Dobra, przez czasu zajęło nam zwiedzanie jednego budynku. Pójdźmy jeszcze do tego browaru, czy chmielni, jak to było nazwane. Zobaczymy, czy tam sprawę uda się szybko załatwić. Bywający księżyc. This must be a brewery or distillery. I could use a drink after wandering these ruins. Tak, my wszyscy. Dobra. Co my tu mamy? Przeklęty trubadur. Witajże. The payday gold in my pouch is clinking. Say hey for the pub. A single fault is what I'm thinking. Say hey for the pub. Hej, znam jedną piosenkę o piwie. Piwo, 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 piwo. Pyszne z pianku, piwo. Może nie będę dalej nucił. Wielka księga alkoholowych gier i zabaw. Zobaczmy, co okej. Mordercza poniewierka. Zbierasz ekipę, łapiecie gnoma, następnie razem z kumplami po kolei wymieniacie najlepsze sposoby na okaleczenie gnoma w porządku alfabetycznym, zaczynając od A. Kto nie wymyśli, pije karniaka. Ostatni, kto... które trzyma się na nogach, zabija gnoma. Przykład: strzała z łuku w jaja, połamać mu golenie, przywalić mu w łeb tymi pogruchatanymi goleniami. Wymyślna. Kamyk. Znajdźcie kamyk. Napadacie na gospodę, wyżynacie wszystkich w środku. Napełniacie 10 kufli piwem, ustawiacie kufle w trójkąt po obu stronach stołu wzdłuż kretynie. Albo najpierw ustawiacie, a potem napełniacie je jak sobie chcecie. Połowa ekipy stoi po jednej stronie stołu, a druga po drugiej. Po kolei rzucacie kamykiem do kufli po przeciwnej stronie stołu. Kto trafi do kufla, wypija do dna. Drużyna, o której wszystkie kufle zostają opróżnione, pierwsze przegrywa. Zwycięzcy mogą wyrwać wybranym szpon ze stóp przegranych. Okej. To jest chyba istniejąca gra, poza tą pierwszą częścią, że wyżynacie wszystkich w gospodzie. Pijackie rozdanie. Atakujecie z watachą wieś, zabijacie wszystkich, dopóki któryś kamrat nie znajdzie talii kart.
Wybieracie rozdającego, wszystko jedno, jak ten z najkrótszym ogonem, najpaskudniejszymi stopami lub coś takiego. Kamrat po prawicy rozdaje... Rozdającego ma dwie szanse, żeby odgadnąć kartę na górze talii. Rozdający mówi, czy figura jest wyższa czy niższa od odgadniętej. Rozdający pije dwa łyki, jeśli ten po prawej zgadnie za pierwszym razem, albo raz, jeśli za drugim. Jeśli nie zgadnie, pije różnicę między wyborem a tym, co jest na karcie. Jeśli zgadujesz, że karta to czwórka, a była dziewiątka, pijesz pięć łyków. Podstawowa matematyka. Matemsamantyka. Zmieniacie rozdającego, kiedy poprzedni wygra z dwoma zgadującymi. Ostatni z grupy, który utrzyma się na nogach, podpala wieś. Okej. Okay. Finiszu się nie spodziewałem. I didn't expect Lazel to turn on the Lich Queen so readily. Wonders never cease. Yeah. Przez przypadek znowu na ciebie kliknąłem. No time to waste, we should be drinking. Hey for the pub. Ho for the pub, we'll soon be stinking drunk. No time to waste, we should be drinking. Hey for the pub. To już mówiłeś. No time to... Myślałem, że będziesz miał więcej gadek. Dobra, coś tu jeszcze jest. Nie. Teraz idźmy na dół. Myślałem się, że tam będą ciekawsze rzeczy. Myślałem się, że może się to skończyć jakąś walką. To ci barman. Nie wiem, czy chciałbym pić to, co on polewa. Co polewasz? Chyba nie chcę pić twojego zapomnienia. He's bloated like a corpse and smells worse. Did the curse do this? Czemu by nie? Podnieś kufel. Leaning in, you can see how the creature's skin barely holds it together. The bulge of its belly is on the cusp of bursting wide open. He looks set to burst, and will probably be left hip deep in his juices. Go on, Flynn! Make it drink! Be drunk! You and I both! To our good health! Zwinne dłonie, udawaj, że pijesz. A. A stopień trudności 18, raczej nam się to nie uda. Rzućmy jedną inspirację ponownie. Prawie. Dobra, jeszcze jedno. Okej. Okay. Tak lepiej?
Kolejny. Now tell me a story. A fable. A saga. Delight me. Mamy dużo do wyboru. Domyślam się, że opcje zależą od tego, co już przeżyliśmy. Z pokładu statku łupieżców umysłu widziałem piekła na własne oczy. No, z jakiegoś powodu to nam daje bonus do występów. Okej. Okay. Kto włożył tę ziemię klątwą? Father Catherick created. Father Catherick sustains. Bring it in. Toss it down. Lob it up. Jak stałeś się tym, czym jesteś teraz? Father Catherick's laughter. Not joy. Not ever, never. Only laughter. Questions done. Finished. Over. Only drink. Dobra, mamy jeszcze dwie inspiracje. Zobaczymy, czy nam się uda. Na zwinne dłonie. A! Za pierwszym rzutem. Pięknie. Dużo mamy opcji. Zabiłem odrażającą, pokrytą liszajami wiedźmę. Zginęła okrutną śmiercią. Did you open her up and find the inner beauty? Czyżby już pękał? Ask, question, make your query, and drink once more. Jak tormowie utrzymują cienie? The spirit of the land. More drink. Co mi możesz powiedzieć o Catherick? Dobra, spróbujmy. Co masz na myśli? Jak mogę pokonać Catherica? Dobra. Spróbujmy. 21, chyba rośnie nam stopień trudności z każdym razem. Tym razem może nam się to nie udać, ale spróbujmy.
Tym bardziej, że słabe rzuty mi wychodzą. Tak lepiej. Uciekaj, gościu! Kryj się, kto może! Okej, okay, dostaliśmy dwie inspiracje. Może nawet trzy? Więc się odkuliśmy. Dobra, czy miałeś coś przy sobie? Dużo rzeczy miałeś przy sobie. Klucz. Jakieś zapasy mało warte. Trochę składników alchemicznych. Kolejny przeciwnik. Zagadany na śmierć. To już chyba trzy w ostatnim czasie, więc... Granie wardem, bardzo fajne. Rozwane deski. Rejestr ma... Jest to, czego potrzebowaliśmy. Dobra. Co to jest ten szczur robi? Zaklęta broń plus jeden. Test ataku przeciwko zwierzętom otrzymują ułatwienie. Maczuga dwuręczna. Weź to serduszko. Dobra, niestety już trochę czas ponagli. W następnym odcinku weźmiemy się za awanse postaci. I cóż, i chyba pójdziemy oddać ten rejestr. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!